Przestańcie, mohery, przestańcie z tymi swoimi pytaniami, przestańcie. Na Polskę i wreszcie destrukcja moralna. Rok temu Federica Mogherini, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, odpowiadająca za sprawy stosunków zewnętrznych, Jezus nie był żadną tam podpisatką, żadnym nie jest. Prowadził wypracowany na forum Rady Europejskiej, więc przez wszystkie rządy europejskie, jednolitego stanowiska w sprawie tak zwanych praw seksualnych i reprodukcyjnych. No już widzimy konkretne kroki prowadzące w tym kierunku. Organ niższy, Rada Unii Europejskiej, ale bezpośrednio stojący przed Radą Europejską, podjął w czerwcu wspólne konkluzje o tym, żeby propagować w całej Europie tak zwane prawa... Maria Antonia, historia prawdziwa. ...ale wszystkich form kwestionowania porządku moralnego, bo to są i bi, i trans, i jacyś interseksualiści, którzy ostatnio pojawili, których nawet zwolennicy tych praw mniejszości jeszcze 3 lata temu nie notowali, nie wymieniali. I z jakim programem? Zachęcać te środowiska do oskarżania swoich państw o dyskryminację, do śmielszego formułowania swoich stanowisk, dokonywać zmian w systemach prawnych. Tam wprawdzie zapisano w tych konkluzjach, że wszystko to ma się odbywać w ramach porządków prawnych poszczególnych państw, ale wszystkie państwa nakłonione do tego, żeby uznać, że istnieje coś takiego, jak jakieś prawa społeczności LGBTI, a przecież sama ta formuła interseksualiści, biseksualiści, to jest po prostu ideologiczna formuła środowiska politycznego ruchu homoseksualnego, która nigdy nie znalazła się w żadnym traktacie, a w tej chwili tylnymi drzwiami się już to wprowadza. To jest właściwie otwarte kwestionowanie społecznej roli rodziny jako podstawy społeczeństwa, bo okazuje się, że rodzina jest potrzebna, że etyka, na której fundowane jest przyrodzonego, nie ma żadnego świata nad przyrodzonego człowieka, jest dużo, będąca wzorem społecznym, który w wychowaniu publicznym, w prawodawstwie należy utrwalać. Co więcej, rodzina przedstawiana jest nie jako środowisko bezpieczeństwa, ale jako środowisko zagrożenia, nie jako wspólnota, której rolę należy utrwalać, jako wspólnota, której rolę należy podważać. Mówi się o tej rodzinie, gdy mówi się o rodzinie i o małżeństwie mężczyzna i kobieta, mówi się o tradycyjnej formie, a pan myślę, że bardzo dobrze, że na to zwraca uwagę, że to jest podstawowa, prawda, podstawowa komórka, a nie jakaś, bo jeżeli tradycyjna, to może przestarzała, że wchodzimy w te nowe, a to jest podstawa, fundament, bez którego żaden kraj, żadne społeczeństwo nie będzie mogło funkcjonować. Rodzina jest pierwotną formą życia człowieka. Rodzina jest podstawową w sensie najbardziej pierwotnej instytucji społecznej, jest podstawową wspólnotą społeczeństwa. Mówię to pojęcie tradycyjne zawęża, bo tradycja to jest przekaz. Przekaz, który gdzieś ma początek, jest elementem kultury, czegoś, co człowiek wytworzył. Człowiek rodziny nie wytworzył, rodzina jest nam dana bezpośrednio od Boga. I to podkreślam bezpośrednio, dlatego że państwo, instytucja państwa, więzi społecznej, no ona też jest, pochodzi z samej natury, ale ona jest nam dana pośrednio. Biblia należy do najważniejszych źródeł historycznych, które przetrwały do dziś. Kobiety, mężczyzn, ukazuje wiele starożytnych wydarzeń, a zawiera mnóstwo wskazówek dla naukowców. To jest bardzo pierwotne, istniało zawsze. Technologii i zjawisk wydają się mocno przesadzone lub niewiarygodne. Jaką drogą Polska powinna pójść w tej sytuacji, kiedy powtórzę jeszcze raz. Mamy do czynienia z kwestionowaniem suwerenności państw, tak jak wobec Polski czy Węgier, z próbami wywrócenia statusu rodziny jako podstawy społeczeństwa, z podważaniem suwerenności ekonomicznej państw przez forsowanie jednolitej warunki dla państw, dla których to będzie oznaczać uszkodzenie ekonomiczne. Dekompozycja społeczna poprzez multikulturalizm, czy aby przymierzać do prawdy, nie musimy się wprowadzać dzięki tajemniczym siłom, które poznają dzisiejszym to jest wielkie pytanie, które odtworzymy zjawiska nadprzyrodzone za pomocą najlepszej techniki i przeanalizujemy zainteresować Europę. Poznamy zapomniane technologie z ziemi świętej. Dużą armię europejską. Przecież to jest tak naprawdę zwiększanie władzy, to jest dawanie większej władzy
w ręce tych ludzi, którzy okazali się zupełnie nieodpowiedzialni. Zapomniane odkrycia, to jest wyposażanie tej wspólnoty w kolejne instrumenty działania w sprawach, które do niej nie należą. Ale my się powinni wytworzenie nowych potrzeb finansowych. My się powinni podejmować działania tam, gdzie się nie domagamy, a nie stwarzanie sobie na przykład kolejnych wydatków i tym samym dociążanie budżetów. Otóż to. Więc mówię, więc po pierwsze z tej drogi zdecydowanie na tę drogę nie powinniśmy wchodzić. To nie jest pytanie, czym zainteresować Unię Europejską, tylko tak naprawdę my powinniśmy przemyśleć to, jak ona działa, jak powinna wyglądać współpraca państw Europy, bo współpraca i solidarność są naprawdę na pewno potrzebne. Powinniśmy przemyśleć, czego my oczekujemy od innych państw w ramach solidarności, co możemy im dać obopólną korzyścią. To są tak naprawdę dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsze to jest zdecydowana obrona zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Jej zawdzięczamy niepodległość, jej zawdzięczamy przetrwanie. Gdyby nie głębokie, oczywiście, kultura chrześcijańska nie jest celem samym sobie. Kultura chrześcijańska wyrasta z naszej wiary, z życia katolickiego, z życia wiary. Jest jej refleksem, jest czasami jej podporą, na pewno nie jest celem. Ale z kolei ta kultura chrześcijańska jest podstawą życia społecznego, podstawą państwa, czyli znaczeniem w stosunku do państwa, bo uświadamy sobie jedno, Polska może trzeba się dokształcić, może są za mało kształceni, albo mało im wyobraźni. Ludzie kiedyś mieli inną mentalność, ludzie kiedyś byli inni całkiem. Ja absolutnie tego nie zaprzeczam, bo instynkt wolności istnieje w każdym człowieku. Mogą być ludzie, którzy nie znają wiary i tak dalej. Sama natura każe ich oceniać rzeczywistość, nie zgadzać się na niesprawiedliwość, na zło, oni protestują. Gdybyśmy nie byli krajem kultury chrześcijańskiej, gdybyśmy nie byli krajem kultury katolickiej, tego typu protesty ludzi wierzących czy niewierzących byłyby skazane na samotność, jak w większości krajów ujarzmionych przez Związek Sowiecki. To, że mogliśmy zbudować masowy obrad komunistyczny, to, że mogliśmy skutecznie promować wolność, zbudować solidarność, traktując dobro wspólne jako wartość, to wszystko było moralnie, ale również materialnie możliwe dzięki temu, że jesteśmy krajem kultury katolickiej. Jak mówię moralnie, no wiadomo, o co chodzi. Jak mówię materialnie, mam na myśli choćby te kościoły, które były azylami wolności. Jan Paweł II powiedział kiedyś na Jasnej Górze, że zawsze byliśmy wolni. W czasie podobnej debaty, ale kilkadziesiąt lat wcześniej, arcybiskup Teodorowicz w Sejmie Ustawodawczym mówił do lewicy, do socjalistów, sami chroniliście się w kościołach, gdy kościół był potrzebny jako schronienie wolności w czasach zaborów. Czy dziś jest niepotrzebne? Więc pierwsza rzecz to jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej. Ale jeżeli chcemy jej bronić skutecznie, musimy walczyć o uniwersalizm. A Polska ma tutaj ogromne możliwości, dlatego że uświadomię sobie jedno, jeżeli tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, ja dam przykład pozytywny i negatywny, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch lat bez pomocy żadnej z wielkich partii politycznych narody Słowenii i Chorwacji, która pozostała krajem bardzo katolickim, ale Słowenii, która wydawała się najbardziej zlaicyzowanym, najbardziej liberalnym krajem dawnej Jugosławii, wystąpiły w referendach, ale bez wsparcia żadnej wielkiej partii politycznej, w obronie naturalnego ustroju rodziny, w obronie wychowawczych praw rodziny, w obronie wychowania moralnego w szkołach. No to mamy partnera społecznego, z tego faktu politycy powinni wyciągnąć wnioski. Tam, ale dam drugi przykład negatywny, jeżeli dzisiaj słyszymy, że pan Soros zamierza używać wielkich pieniędzy. Mówię używać, bo nie wiem, czy on zamierza je tylko dawać, czy on daje wyłącznie swoje pieniądze, czy raczej firmuje na przekazywanie sum zbieranych zewsząd na rewolucję w krajach, które dochowują wierności cywilizacji chrześcijańskiej. No, złamano już Irlandię w dużym stopniu. Teraz na złamanie Polski, Węgier. No, to są fakty, z których politycy muszą wyciągnąć wnioski o nich. Naprawdę to byłoby kompletnie nieodpowiedzialne albo nieuczciwe, gdyby mówiono, to są fenomeny życia społecznego. Jeżeli ktoś używa takich wielkich środków do tego, żeby wywrócić nasze życie społeczne, do tego Sejm
dzisiaj będziemy omawiać ten temat. Biblia zagadką kodu Leonarda da Vinci. Że w pierwszym dniu inżynieria żadne regulacje międzynarodowe nie mogą ograniczać i wpływać na polskie prawodawstwo chroniące życie, rodzinę i wychowanie. No i oczywiście Polska nie powinna się podpisywać pod zasadą jus regne i familia, tylko też wskazywać na niesprawiedliwości, które dzieją się w innych krajach Europy. Jeżeli we Francji muszę się mówić do burmistrzów tamtejszych miast, do przewodniczenia tak zwanym ślubom homoseksualnym. No coś, co w sposób oczywisty jest sprzeczne z etyką osadzoną na jeżeli powiemy, że niektórzy uważają, iż Maria Magdalena nie była skruszoną nadacznicą, tylko żoną Jezusa i nosiła jego dziecko, że jego ród przetrwał i że Kościół zataił prawdę, ale zachował ją tajne stowarzyszenie, którego najsławniejszym członkiem był Leonardo da Vinci. I że Leonardo zaszyfrował prawdę w swoich najsłynniejszych płótnach. Starożytne cywilizacje, mniej czy bardziej tolerancyjne wobec homoseksualizmu, nie wpadły na taki pomysł, żeby kwestionować to, czym jest rodzina jako związek kobiety i mężczyzny. Polska powinna mówić to bardzo jasno. Kiedy Polska jest atakowana, to Polska powinna mówić, przestańcie atakować nasz dzisiaj kraj, wiele osób rozmawia o tych hipotezach, bo pojawiły się w doskonale sprzedającej się książce zatytułowanej Kod Leonarda da Vinci. Fikcyjny deszczowiec zaczyna się od morderstwa w Lourdes, słynnym francuskim muzeum. Żeby zniechęcić do wyrażania opinii będących po prostu nakazem tego ta powieść zawładnęła wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie, a nawet stała się częścią przemysłu turystycznego. To jest przedsiębiorczy przewodnicy z Louvru oferują 7 różnych wycieczek tropem kodu Leonarda da Vinci. Zostaliśmy z innymi przedmawionymi na odwrocie skalnej Leonarda i zastanawialiśmy się nad sekretnym kodem ukrytym w tym malowidle. Bardzo ważne jest stworzenie Użyliśmy książki jako sposobu podejścia do kolekcji sztuki. Zobaczyliśmy, gdzie toczy się akcja, gdzie zamordowano kuratorów. Jak mówię, od imigracji po obronę naturalnego ustroju rodziny. W powieści ciało znaleziono niedaleko Monalizy. Obok niego była zaszyfrowana wiadomość, którą książka stopniowo rozszyfrowuje. Naszych oponentów, kiedy jest oni chcą, że tego nie można nawet ideologicznie zakwalifikować. Wraz z rozwojem akcji, seria tajemniczych śladów odkrywa zadziwiającą historyczną zagadkę. Czyli de facto narzucający islamizację, opierający na tą islamizację, która się dokonała w Niemczech czy we Francji, jest liberalny bohaterką powieści, chociaż się w niej nie pojawia. Wzbudza ogromne zainteresowanie żeńskiej części zwiedzającej. Chcą się dowiedzieć, kim była Maria Magdalena i jak ją postrzegała. Nie ma żadnych różnic praktycznych, jeżeli chodzi o obronę. W kulturze masowej Maria Magdalena jest najczęściej przedstawiona jako skruszona nadacznica, a według książki jest najważniejszą osobą w otoczeniu Jezusa, jego żoną i matką jego dziecka. Różnic ideologicznych. No i druga rzecz, o której powieść jest oczywiście fikcyjna, ale w kontrowersyjnym wstępie autor pisze, że wiele podstaw historycznych odpowiada rzeczywistości. Funkcjonuje prawo generalizacji. Polska, Słowacja, te informacje krążą od jakiegoś czasu. Napisano wiele książek o tej teorii. Jak już to interesujące jest to, że są to prace historyczne zawierające w kątach księgach i sztuk. W kodzie Leonarda da Vinci przedstawiłem je w innym gatunku literackim, teraz znaczna część ludzkości usłyszała o tym raz pierwszy w opuszczalnych Fiusz Brennu. Teoria nabrała świeżości. Nominalistyczno-indywidualistycznej destrukcji, która nastąpiła w krajach zachodniej Europy. Historyczne twierdzenia autora są wątpliwe, nawet dziwaczne. Na przykład książka sugeruje, że piramida przed Louvrem jest częścią symbolu świętej kobiecości i męskości. Korzyść jednostki albo samowolę jednostki ponad wszystkimi
wartościami. I że specjalnie zatajono prawdziwą tożsamość Marii Magdaleny. Oraz maksymalnie pogłębię współpracę państw Europy Środkowej, tworzyć wspólne instytucje, które z jednej strony będą naszą podstawą oddziaływania współpracy, wspólnej współpracy z innymi państwami Europy, ale też zabezpieczeniem na kryzysy w Europie. To nie jesteśmy izolowani, jesteśmy razem. I promocja cywilizacji chrześcijańskiej, bo mówię to w oparciu o doświadczenie. Naprawdę bardzo wielu ludzi, również w zachodniej Europie, czeka na bardzo jasny głos Polski. I Polska musi go w sposób bardzo jednoznaczny wyrażać. Nie jutro, nie w niedzielę tylko, ale w swojej bieżącej polityce przez odwołanie się do wartości, których bronimy. Oczywiście to nie zastąpi polityki w wymiarze na przykład gospodarki czy bezpieczeństwa, ale tam, gdzie toczy się debata na temat praw człowieka, musimy jasno mówić o prawach podstawowych, takich o jakich nas uczył święty Jan Paweł II. Wolność religii, wolność rodziny, prawo do życia, wolność polityczna jako podstawowy wyraz wolności człowieka. Panie marszałku, ale aby to nam się udało, potrzeba takiej spójności, jeżeli chodzi o polityków. No a tutaj ta reprezentacja polityczna i w naszym parlamencie, i w parlamencie europejskim nie jest aż tak spójna. No, nawet to pytanie o tą przyszłą debatę tak w parlamencie europejskim na temat Polski i Trybunału Konstytucyjnego jest zapowiedziana na wtorek już i pięć grup w parlamencie europejskim chce debatę i rezolucję o sytuacji w Polsce na sesji plenarnej. Tak, no Polska jest tym następnym może raczej portem treningowym, na którym się będzie ćwiczyć budowanie tej silnej Europy. Zresztą byłem sceptyczny. Ja ojcze, zaczynałem badanie, myślałem, że Maria Tadeusz, Maria Magdaleni i Świętej Krwi. W Parlamencie Europejskim jak kółko powtarzano, demokracja na Węgrzech jest zagrożona, bo premier Orban powiedział, że przychodzi czas na nieliberalną demokrację. A dlaczego demokracja ma być liberalna? Irlandia wchodziła do wspólnot europejskich jako nieliberalna demokracja. No, konstytucja prezydenta de Valera to była konstytucja oparta na godności człowieka, na rządach prawa, na pokoju, ale to była konstytucja nieliberalna, bo to była konstytucja przypominająca nadrzędny autorytet Boga jako źródła całego porządku społecznego. To była konstytucja identyfikująca się z katolickim życiem, powołaniem w Irlandii. To była konstytucja chroniąca ludzi. To nie była konstytucja liberalna, ale Irlandia była państwem praworządnym, demokratycznym, szanującym godność człowieka. Ale mówię, no, atakowali Orbana. Tylko pytanie, dlaczego w Parlamencie Europejskim nie usłyszał głosu zastępczyni Pilar Hofstada, pani Sofie-Welt, która w czasie ataków na Węgry powiedziała, mam nadzieję, na początku naszej kadencji, mam nadzieję, że ta nowa Komisja Europejska będzie odważniejsza i mniej legalistyczna w poprzednicy. Z tego się nie należy bać, tej demokracji, tej Unii Europejskiej, w cudzysłowie, odważniejszej, bo mniej legalistycznej, odważniejszej w łamaniu prawa. Otwarcie. To padło otwarcie. Jakoś, o ile z dwóch słów Orbana, nieliberalna demokracja, można było rozwijać jakieś nieprawdopodobne strachy na Europę, o tyle jakoś nikt nie usłyszał, że się otwarcie wzywa Komisję Europejską do łamania prawa, do mniej legalistycznej odwagi w walce z Węgrami. No i to na wtorek będziemy mieli przeciwko Polsce. Po co się mieli przeciwko Polsce? Proszę Ojca, to jest jawne łamanie prawa i dlatego prezydent Rzeczypospolitej zachęcała rząd, żeby powiedzieć jasno Komisji Europejskiej po złożeniu pierwszych wyjaśnień, bo Komisja Europejska, jak każdy organ, ma prawo się zwrócić i zapytać w sprawach, które ją interesują. Ale pojednorazowe złożenie odpowiedzi na to, co ich interesowało, przecież nie można prowadzić dalej żadnych działań legitymujących łamanie prawa przez Komisję Europejską. Tak, o Unii Europejskiej jest tutaj jednoznaczne. Ja wcale nie popieram tych przepisów, ale mówię, ale one są i one obowiązują. A on mówi tak, że jeżeli ktoś twierdzi, znaczy, że jeżeli
według to chce sformułować wniosek przeciwko jakiemuś państwu, że nie respektuje wartości zapisanych w drugim artykule traktatu o Unii, tzw. wartości Unii Europejskiej. Demokracja, rynek, rządy prawa, prawa mniejszości i tak dalej, to no, żeby złożyć taki wniosek, musi wystąpić albo Komisja Europejska, albo Parlament Europejski, albo 10 państw Unii. Problem z demonem wcale nie sugeruje, że Maria Magdalena Komisja była taki uznana. Wniosek może złożyć do Rady Unii Europejskiej, do Rady Europejskiej, musimy pamiętać, czyli do forum międzyrządowego. Ale działania jakiekolwiek w tej sprawie można podjąć tylko wtedy, jeżeli taką wolę wyrazi 23 rządy państw Unii Europejskiej. I to one mogą ewentualnie zwracać się z pytaniami, proponować zmiany, procedury uzdrowieńcze czy inne. W 1991 roku zwraca uwagę generałom na to, że nie mówią, ale to jest niemożliwe, żeby to zrobić. Ale stwierdził, że Maria Magdalena i bezimienna prostytutka to ta sama osoba. No właśnie, bo to ten przepis jest jakimś bardzo awaryjnym wyjściem, ale on nie został napisany po to, żeby bez przerwy w Unii Europejskiej występowanie przez nieuprawniony organ innego organu reprezentującego Unię Europejską, a więc drastyczne naruszenie zasad rządów prawa. Oni robią dokładnie to, co niezależnie od jakości tych pretensji zarzucają Polsce. I dlatego też uważam, że polski rząd powinien bardzo jasno powiedzieć, że owszem, może wyrażać swoją opinię na temat swoich działań, że jest gotów to dyskutować to w Polsce, że jest gotów to dyskutować wewnątrz partii, wewnątrz większości rządowej, bo ja uważam, że tutaj powinniśmy o tym dyskutować, co robić i tak dalej, ale w żadnym wypadku nie będzie się tłumaczył przed organem do tego nieuprawnionym. Jeżeli parlament albo komisja chce stawiać zarzuty Polsce, to niech stawia, ale bez stanowiska, tylko stanowisko Rady Europejskiej podjęte decyzją 23 rządów europejskich mogłoby taki proces uruchomić. Inaczej to jest zupełnie bezprzedmiotowe. A sprawa poprzedniej debaty, gdy też mówiono o Trybunale Konstytucyjnym, lewicowy rząd Luksemburga miał zamiar zlikwidować, nie wiem jak, czy tak podtrzymuje to Trybunał Konstytucyjny, bo go ma. I wtedy mówił minister spraw wewnętrznych, zagranicznych Luksemburga, to co dzieje się w Polsce jest zadziwiające i przerażające. Atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości, na media, a przede wszystkim stosowane przy tym metody to deptanie podstawowych zasad Unii Europejskiej. No i powinni się przestać wtrącać do naszych spraw, bo o Trybunale Konstytucyjnym warto rozmawiać. To jest dyskusja, którą warto w naszym gronie podjąć, ale to jest w tej sprawie Komisja Europejska absolutnie nam debaty nie ułatwia, to mówiąc delikatnie, po prostu ją uniemożliwia, bo ingerencja zagraniczna uniemożliwia toczenie normalnych debat w kraju. Poza tym to ta polityka, którą oni prowadzą, to jest polityka prowadzona z całkowicie złą wolą. Ja ostatnio zaprosiłem do Sejmu Rzeczypospolitej wspólnie z Jankiem Klekiterem, z naszym posłem do Sejmu. Zaprosiliśmy wybitnych działaczy społecznych i polityka z Irlandii, aby opowiedzieli o tym, jak wyglądało referendum homoseksualne w Irlandii, jak tam wyglądało przestrzeganie zasad rządów prawa, konkretnie dwóch zasad niefinansowania kampanii z zagranicy i równości stron w debacie. Równości, która zresztą no, wiąże się z tym, co tak Unia podnosi, z poszanowaniem praw mniejszości, no bo jak jest debata, no to prawda, zawsze jedna strona jest w większości, druga w mniejszości. I zasada równości praw w debacie medialnej właśnie powinna chronić to, żeby społeczeństwo w pełni usłyszało argumenty jednej i drugiej strony. Nasi goście, na przykład mecenas Offline albo senator Healey opowiadali, w jaki sposób wręcz poniżano w mediach ludzi przeciwstawiających się tej rewolucji homoseksualnej. Co więcej, no, mówili ciekawe rzeczy, które zupełnie nabrały teraz po ostatnich tych rewelacjach szczególnego wydźwięku, no, o tym, jak pieniądze pana George'a Sorosa
wpływały na tą kampanię, jak one uruchamiały aktywność tej strony homoseksualnej. Gdyby Komisja Europejska, ja to mówiłem, że gdyby Komisja Europejska traktowała serio zasadę rządów prawa, no to wtedy by zastosowali tą zasadę Woltera, powiedzieliby, nienawidzimy waszych poglądów, ale do ostatniej kropli krwi będziemy bronili tego, żebyście w równy sposób mogli je wyrażać. No tak by wyglądało, gdyby oni naprawdę bronili rządów prawa. Tak naprawdę oni mają całkowicie instrumentalny stosunek do prawa i powołują je tylko wtedy, kiedy chodzi o łamanie rządów, które uważają za przeszkodę dla swojej polityki. I przede wszystkim powinniśmy to im bardzo jasno powiedzieć. O tym, jaka była rola Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnich 20 lat, jest osobna dyskusja, którą warto prowadzić w Polsce i tak dalej. No, nie mówiąc o rzeczach bezdyskusyjnych, takich jak łamanie prawa przez większość Platformy w czerwcu, kiedy oni próbowali pierwszy raz w historii w sposób nielegalny wprowadzić nowych sędziów do Trybunału. No to jest, mówię, to jest zupełnie sprawa, którą warto dyskutować w Polsce i trzeba dyskutować. Natomiast sprawa tych ataków na Polskę, no musi być jednoznacznie zakwalifikowana. To jest taki, mówię, z nas zrobiono worek treningowy, na którym się ćwiczy to, jak łamać suwerenne kompetencje poszczególnych państw Unii Europejskiej, które będą przeszkodą dla polityki, którą chce się przeforsować. I tutaj reakcja musi być bardzo jednoznaczna i tej reakcji oczekujemy od wszystkich. Też myślę, że rząd powinien jasno powiedzieć, że jeżeli będzie procedura uruchomiona przeciwko Polsce, no to będzie podejmował właściwe kroki i tak dalej. Ale nie będzie składał wyjaśnień i tak dalej przed organem nieuprawnionym do jakichkolwiek działań nadzorczych. No niech podejmą decyzję i niech przestaną Polskę atakować. Jeżeli sobie uświadomią tak naprawdę, że jedynie pogłębiają kryzys w Europie, a podejmą działania, które i tak nie będą miały żadnych praktycznych następstw. Bo jestem przekonany, że przy całym kryzysie, jaki Europa dzisiaj przeżywa, nie będzie 23 państw, które podniosą rękę na Polskę. A pytanie o ten kryzys też w Europie, jeżeli chodzi o uchodźców, bo polskie władze też podjęły konkretną uchwałę co do tej relokacji tak uchodźców na naszym terenie, czy znaczy do Polski. Później kwestia ilu i kiedy, bo chciałem też może, jeżeli o tym zapytać, o Pana zdanie co do tego, czy Turcja jest dobrym partnerem dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o problem uchodźców i liberalizacji wizowej, bo to jest jakiś, czy Europa nie staje się jakimś zakładnikiem, bo z jednej strony Turcja pomaga nam wycofać uchodźców, ale z drugiej strony za wizę będzie chociażby ktoś przybywał, pewnie szczególnie w stronę Niemiec, bo na to godziła się przede wszystkim pani kanclerz Angela Merkel, ale Turcja mówi, że do tej pory Unia Europejska wypłaciła dopiero 181 milionów euro z obiecanych w pierwszej fazie 3 miliardów euro pomocy dla Turcji. Na przeszkodzie stał brak porozumienia co do tego, w jaki sposób środki miały być przekazane. Turcja wolałaby je w formie zastrzyku do budżetu lub agent rządowy, natomiast Unia Europejska, obawiając się marnotrawienia pieniędzy, chciała pracować tylko z wybranymi organizacjami niosącymi pomoc. Ale czy to rozwiąże te problemy, które nawarstwiają się? W 1378 roku są problemem wielorakim. Znaczy, po pierwsze, przypomnijmy, że Turcja była głównym szlakiem przechodzenia ochotników europejskich do sił Kalifatu Państwa Islamskiego, do Syrii, do zachodniego Iraku. I to przez Turcję szły te trasy legalnego czy nielegalnego marszu tych ochotników, czy też ochotniczek dołączających się do tego kalifatu. No druga rzecz, no Turcja była terenem tego masowej nielegalnej imigracji na wyspy greckie. No i wreszcie, no nie zapominajmy o tej dalszej historii, no Turcja jest krajem, który
wspiera nielegalny podział, który spowodował nielegalny podział i okupację części terytorium Unii Europejskiej, to znaczy połowy Cypru. Dlatego, że Cypr od 40 lat, no, część terytorium Cypru jest odłączona od Cypru, jako tak zwana Turecka Republika Cypru. I to państwo nie może funkcjonować w sposób normalny. Więc ja myślę, że cała ta polityka wobec Turcji, ta koncepcja wymiany jeden za jeden, jeden nielegalny imigrant wrócony do Turcji w zamian za przejęcie z Turcji innego imigranta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wynika z tego, że władze Unii Europejskiej nie mają intencji bronić państw Unii Europejskiej. I co więcej, nawet nie wykonują nawet decyzji rządów. Półtora roku temu rządy unijne zebrane na posiedzeniu Rady Europejskiej podjęły decyzję o zwalczaniu infrastruktury nielegalnego przemytu ludzi już w portach, w miejscach, gdzie działa. Od tamtej pory właściwie nie zrobiono nic. Operacja UNAFOR MED, która na podstawie tych decyzji ruszyła, jest operacją humanitarną o zupełnie innym charakterze. To nie jest operacja zlikwidowania infrastruktury przemytniczej w portach, gdzie ona jest przygotowywana do użycia. Zamiast z tego uruchamia się takie działania jak w wypadku tych układów z Turcją, które w gruncie rzeczy jedynie odkładają problem, pogłębiają ten problem, odkładają problem i zastępują jedne drogi właśnie dokładnie tak, jak zapowiedział pan Juncker, zastępują nielegalną imigrację imigracją zalegalizowaną. W związku z tym naprawdę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o relacje unijno-tureckie, to jest jeszcze jeden przykład kryzysu, który w tej chwili Unia Europejska toczy. Drodzy Państwo, zapraszam więc bardzo serdecznie do kontaktu z nami w kwadransie po 22. Polska wobec zmian w Europie. To temat naszych rozmów. Naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i były marszałek naszego Sejmu. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Na brukselskim bruku, kiedy rozwiewa. Spytaliśmy Kongres Amerykańskich Biskupów, jakie jest stanowisko Kościoła w kwestii małżeństwa Jezusa. Dowiedzieliśmy się, że nie ma oficjalnej doktryny, ale Kościół uważa, że nie był żonaty, bo nie wspominają o tym Ewangelii. To prawda, że w Biblii nie ma nic o małżeństwie Jezusa, ale nie wspomina też, że był kawalerem. Spytaliśmy historyków, czy to w ogóle możliwe i otrzymaliśmy różne odpowiedzi. Jesus was not married, even though... Uważam, że Jezus nie był żonaty, choć w ostatnich 40 latach pojawiło się wiele książek próbujących ożenić Jezusa, jak zatroskane matki kawalera do wzięcia. To prawdopodobne, że Jezus mógł być żonaty. To normalne dla Żydów. Normalny jest także brak wzmianki o jego żonie. To byłoby niezwykłe, gdyby rabin nie był żonaty. Ale dowody świadczą o tym, że był kawalerem. Cała tradycja Kościoła sugeruje, że Jezus był nieżonaty. Są w Biblii jakieś dowody wskazujące na to, że Jezus był lub nie był żonaty? Nie. Żadne.
nie ma nic, co nie znaczy, że nie mógł być żonatym. Czy to możliwe, że miał żonę? Tak. To nie zaszkodziłoby jego boskości? Moim zdaniem nie. Chyba, że postrzegasz seksualną intymność w małżeństwie jako coś grzesznego. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi o nie. Jezus mógł być żonaty i wcale by mu to nie zaszkodziło. I nadal mógłby być Bożym Synem? Tak, bez żadnego uszczerbku dla kościelnej wiary w Niego jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Jezus robił wiele ludzkich rzeczy i nie zaszkodziło to Jego boskości. Myślę, że małżeństwo też nie umniejszyłoby Jego boskości. Ale ani dr Bock, ani ojciec McBrien nie sądzą, że Jezus był żonaty. Mówią, że najmocniejszy dowód można znaleźć w Biblii. W jednym z najwcześniejszych pism apostoła Pawła, który niczego nie ukrywał, pada pytanie, czy ma prawo mieć żonę, czy nie. Dr Bock mówi o pierwszym liście Pawła do Koryntian. Paweł lamentuje, narzeka, że chciałby być żonatym. Święty Paweł pyta, czy nie ma prawa być żonatym jak bracia Chrystusa i inni apostołowie z Piotrem włącznie. Gdyby Jezus był żonaty, spytałby, czy nie ma prawa być żonaty jak Jezus. Ale tak nie zrobił. Mimo to pisarz Dan Brown twierdzi, że dowody na małżeństwo Jezusa z Marią Magdaleną są bardziej przekonujące. Gdzie znalazł pan informację stwierdzającą, że była żoną Jezusa? W tamtych czasach wspomniano by, że młody Żyd nie jest żonaty. To był grzech. A nie ma o tym wzmiarki. W pierwszym wieku w judaizmie nie można było nie być żonatym. Normą było małżeństwo. Nawet nie mieli w swoim języku określenia na kawalera. Margaret Stabert jest autorką kilku książek, na których Dan Brown oparł się, pisząc kod Leonarda da Vinci, ale nie jest badaczką pisma ani teologiem. Ojciec musiał znaleźć narzeczoną synowi, zanim skończy 20 lat. W judaizmie prawie nie słyszało się o kawalerach. Ale to nie jest takie jasne, jak Stabert i Brown chcą wierzyć. Może niezwykłe było, że Żyd nie ma żony, ale mnie nie spotykano. Tak zwane zwoje z nad Morza Martwego, znalezione w jaskiniach niedaleko Jerozolimy, jasno to stwierdzają. Była cała społeczność młodych Żydów, którzy poświęcili życie Bogu. Zwoje stwierdzają, że wszyscy byli nieżonaci i żyli w celibacie. Interesująca jest kwestia stanu cywilnego Jezusa. Byłoby dziwne, gdyby Żyd był nieżonaty. Z drugiej strony mamy wzmianki o Janie Chrzcicielu, którego uczniem był Jezus. Za to chwała przede wszystkim Bogu i Matce Bożej. I też naród, po prostu Polska zawsze była katolicka. Gdzieś tam wiadomo, jak chyba jak wszędzie znajdą się czarne owce, więc i w Polsce też się znajdują. No i myślę, że to jest ten powód. Panie Marku powiedział tak ładnie, że we wtorek pan nim powie, nie przytoczę tych dokładnie tych słów, ale myślę, że chyba trzeba byłoby powiedzieć coś jeszcze. Może głośno powiedzieć, że Polska jest atakowana dlatego i atakujecie Polskę dlatego, że po prostu wierzymy w Boga, że jesteśmy katolicy. A teraz jest walka z chrześcijaństwem, walka z katolicyzmem i dlatego jesteśmy tak po prostu niszczeni i tak opluwani. Serdecznie dziękuję ojcu i panu Markowi, panu europosłowi za wszystko, za tą wiarę, za tą odwagę w tym dzisiejszym świecie. Będziemy dalej wspierać modlitwą i szczęść Boże. Bóg zapłać za wszystko. Bóg zapłać, panie Marcinie. Proszę bardzo, panie marszałku. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że dwa ważne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. No jedno złe, no to jest ta debata przygotowana przeciwko Polsce w Strasburgu we wtorek, ale drugie dobre spotkanie państw Europy Środkowej na temat zmian w Unii Europejskiej.
i właśnie tutaj należałoby powiedzieć. Ja mówię, to już nie chodzi o to, żeby przecież my jedną uchwałą, jedną deklaracją nie zmienimy nastawienia naszych zachodnioeuropejskich partnerów. Ale możemy powiedzieć bardzo jasno. Oczekujemy szacunku dla wszystkiego, co w naszym prawodawstwie chroni życie, rodzinę i wychowanie. Oczekujemy szacunku, nie zgadzamy się na żadną presję i owszem, wyrażamy przekonanie, że również ten szacunek należy żywić do obywateli państw zachodniej Europy, którzy tych zasad bronią. Musimy zacząć mówić o tym otwarcie, bo tylko wtedy w ogóle mamy szansę zbudować jakikolwiek modus vivendi, jeżeli będziemy oczekiwali przynajmniej przyjęcia do wiadomości tego, w co wierzymy, tego, co jest podstawą dobra wspólnego, które chronimy i wtedy, kiedy będziemy mówić to razem. Więc ja też bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej do tego, żeby włączyć sprawę obrony, oczekiwania szacunku dla praw rodziny, oczekiwania szacunku dla tożsamości chrześcijańskiej, państw, poszczególnych społeczności i sumień, poszczególnych obywateli państw Europy do agendy tych zmian, tych postulatów, które wspólnie wobec Unii Europejskiej będziemy formułować. Ja myślę, że to nie jest czas na proponowanie daleko idących zmian traktatowych, no bo kto by miał je przyjąć, no te państwa, których rządy się radykalnie z nami nie zgadzają, natomiast powiedzenie zdecydowanie, że są naciski, których my nie przyjmiemy i są zasady, dla których oczekujemy szacunku, no to jest coś, co w pełni możemy wyrazić razem z innymi państwami Europy Środkowej i trzeba to zrobić w sposób bardzo zdecydowany. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie powtarzany Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, mówi z Francji. Witamy Pana. Serdecznie witam ojca Grzegorza i Pana posła. Otóż zupełnie zgadzam się z moim poprzednikiem. To jest walka właśnie cywilizacji tej bezbożnej z wiarą. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że naród polski szanuje, ale nie tylko szanuje, ale i żąda szacunku. Dlatego też Zachód niestety, trzeba wyraźnie powiedzieć, odwrócił się od swoich korzeni, od swojej tożsamości, nie ma swojej tożsamości i buduje demokrację bez liczenia się z Kościołem. No to powstaje dziwolądztwo, powstają przeróżne idee, zupełnie dziwne, dziwaczne, które się normalnie prawnie uznaje, co jest niezgodne z naszą kulturą i z naszą cywilizacją. Wydaje mi się, że nadarzy się okazja, szczególnie teraz, ponieważ my mamy w naszym kraju autentycznych reprezentantów większości narodu katolickiego. Ten właśnie rząd z panem prezydentem, który wyraźnie pokazuje naszą wierność naszej kulturze, naszej religii, to jest ten reprezentant autentyczny naszego narodu, który jest narodem. I wyraźnie my, jako naród polski, powinniśmy jasno Unii Europejskiej powiedzieć, że Polska nic nie zaakceptuje, cokolwiek byłoby niezgodne albo uderzałoby w naszą kulturę i cywilizację, która stanowi chrześcijańską, która stanowi o naszej tożsamości, że my tego nie akceptujemy. Oczywiście zaczną nam mówić, jesteście katolikami, nie chcecie przyjąć. Wolność jest w ogóle wypaczona bez Boga. Mówi się o wolności, a mówi się o prawie do, nigdy nie mówi się o obowiązku. To, co się dzieje właśnie na Zachodzie. Na Zachodzie my mamy liberalizm i wszystko jest pozorne. Oczywiście mam prawo i nawet urzędnik powie, ten pan, ta pani ma prawo, ten cudzoziemiec ma prawo i tak daje się sobie po palcu chodzić, prawda? A nie mówi się o obowiązku. Dlaczego? Ponieważ Zachód zatracił swoją tożsamość. Nie ma, niczego nie broni. No czego? Jakiej kultury chrześcijańskiej? Nie ma, że nie ma. Właśnie trzeba naszą kulturę chrześcijańską absolutnie chronić i bronić, która szanuje inne narody. Jeśli
cudzoziemiec przyjeżdża do danego kraju. Ja rozmawiałam w sprawie chociażby nawet Francji z moim przyjaciółmi. Otóż, jeśli przyjmuje się dane osoby i zostawia się i daje im się wolność bez żadnych obligacji i oni nie mają się do czego co szanować, no bo cóż mają szanować, jaką kulturę, gdzie to jest katolicyzm, to cóż, wprowadzają oni swoją. Otóż nie. Jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, to jego obowiązkiem jest uszanować moją kulturę, tak samo jak my Polacy. Jeśli do nas pojawiają się, prawda, obcokrajowcy, którzy nie są chrześcijanami, katolikami, powiedzmy, oczywiście nasza wiara nakazuje nam szacunek, ale zobowiązuje nas do wymogów szacunku naszej kultury większościowej całego narodu. To jest tak samo jak w polityce. My mamy w polityce brak szacunku dla większości narodu. To jest to. To jest ten materializm, który w różnych formach wkracza, prawda, i do naszego narodu. I to jest istotne wymagać. Jeżeli dany obcokrajowiec jest i nie szanuje naszej kultury, naszego porządku społecznego, bo przecież on przejawia się, nie ma człowieka jakiś wydumany, jak we Francji, to jest pozostałość rewolucji francuskiej, jakieś państwo, prawda, prawa laickie. Co to znaczy laickie? Bezbożne, nie liczące się z religią. Człowiek czym się kieruje? Albo wiarą, albo bezbożnictwem, bo nie ma innej możliwości. I właśnie to odrzucenie się, odwrócenie się od wiary chrześcijańskiej powoduje, że Zachód na Zachód napierają inne religie, ponieważ nie szanują absolutnie porządku chrześcijańskiego, który praktycznie nie ma. Bo odwrócono się. Jeżeli się Europa nie odwróci, nie nawróci, przepraszam, to niestety, ale grozi jej w ogóle inna kultura, inna cywilizacja. My jeszcze raz powtarzam, powinniśmy powiedzieć jasno i wyraźnie, że naród polski nie zaakceptuje nigdy, co jest niezgodne z naszą kulturą. A zresztą przyjmowanie takich, prawda, chociażby nawet przyjmowanie bezsensowne, kto tylko popadnie, wszystkich wchodźcie bez żadnych zasad do Europy. To jest wynik tego właśnie tej laicyzacji, kompletnej laicyzacji, gdzie już głowy nie pracują, prawda, gdzie się przyjmuje byle kogo, ma się jakieś ukryte intencje i wtedy powstaje taki cały chaos. Każdy obcokrajowiec jest mile widziany, bo jest nasza wiara nakazuje, trzeba przyjmować, ale on, poznajemy go po szacunku naszej kultury, a naszym obowiązkiem jest czuwać nad tym, by szanować i żądać szacunku. Jeśli komuś nie odpowiada nasza prawda społeczna, nasze życie publiczne chrześcijańskie, to proszę, do widzenia i wyjeżdżaj do swego kraju. Bo my, jako chrześcijanie, jeśli jedziemy do innych krajów, to mamy w obowiązku uszanować obyczajowość danego kraju. Tak, ludzie nawet na poziomie się zachowują. Prawda? Nie narzucają i szanują większość. A my mamy wszystko odwrotnie, dlatego że odrzucona jest wiara katolicka w praktyce. Jej właściwie nie ma. Jakieś małżeństwa nie wiadomo jakie, prawda? Ja myślę, że rozumiemy, no, czasem trudno bronić swojego, jak to już nie jest nasze, prawda? Albo to już nie jest moje, nie jestem do tego przekonany. Panie Marszałku, trzeba mówić, ale trzeba nie tylko mówić, tylko stwarzać fakty, które będą po pierwsze podstawą do dalszych działań, do tego, żeby się powoływać na wspólne stanowisko państw Europy, czy na stanowisko już raz wyrażone. Musimy działać tak, żeby inni przyjęli to do wiadomości. Ja myślę, że te rzeczy, o których pan przed chwilą mówił, no to polski Sejm powiedział już w 2003 roku, że Polska w obliczu referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej oświadcza, że żadne regulacje międzynarodowe nie mogą krępować polskiego prawodawstwa chroniącego życie, rodziny i wychowanie. I ta deklaracja z 2003 roku nie powinna schodzić z ust politykom, bo nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o ogólnikowych wartościach, ale chodzi o to, żeby powiedzieć jasno, że Polska wtedy, w 2003 roku, oświadczyła wyraźnie, że to są wartości nienegocjowalne. Że to są wartości nienegocjowalne, my jesteśmy o tych zasadach przekonani, będziemy ich bronić. Ale co robić, żeby bronić skutecznie? Więc powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, w dwóch wymiarach zbudować
szerszy front promocji tych zasad. Front chroniący Polskę, pokazujący, że to, czego bronimy, nie jest tylko naszym partykularnym punktem widzenia, ale stanowiskiem większego grona państw, czy milionów ludzi w Europie. Pierwsza okazja, znakomita okazja, to jest ta konferencja na temat zmian w Unii Europejskiej, która będzie w przyszłym roku. Bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej, żeby wyraźnie powiedzieć jasno w gronie państw środkowej Europy, że uważamy prawa rodziny za wartość, że niezależnie od tego, kiedy prawa rodziny zostaną dopisane do artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej, my deklarujemy już dziś, że uważamy ją za wartość zasadniczą, którą będziemy chronić w naszych stosunkach z państwami Unii Europejskiej. Z eksplikacją prawa rodziny, a więc ochrona etyki, na której opiera się monogamiczna rodzina. Druga rzecz, no jak najszybciej należy wycofać się z tych konkluzji czerwcowych Rady Unii Europejskiej, w których no niestety wspólnie z innymi państwami Polska zgodziła się na proklamację tak zwanych praw LGBTI, czyli postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. No to nie jest ważne, czy tam zadeklarowano, że one będą wprowadzane poprzez poszczególne państwa razem czy osobno, to są rzeczy drugorzędne, jeżeli się proklamuje, że takie prawa istnieją. Każdy człowiek ma prawo do założenia rodziny. Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Dziecko ma również prawo, żeby w edukacji publicznej otrzymać orientację moralną, a nie dezorientację proponującą życie wbrew zasadom porządku moralnego. Rodzina jako jedyny, unikatowy, niezastępowalny związek społeczny powinna być uznana publicznie. Rodzina, której nie można imitować, nie można podrabiać. Dlatego, że fakt, że ktoś ogłosi się za alternatywny rząd państwa, nie oznacza, że nabywa w ten sposób jakiekolwiek prawa publiczne. Z faktu, że ktoś chce imitować rodzinę, nie wynika, że nabywa prawa do tego, żeby uznać, że oprócz rodziny jako związku mężczyzny, kobiety nastawionego na wychowanie dzieci, na przekazywanie życia opartego na autorytecie rodziców, są jakieś inne porównywalne formy, jak mówi Unia Europejska. Powinniśmy powiedzieć wyraźnie, nie stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego prawica Rzeczypospolitej apelowała do rządu na samym początku. Powiedzmy od razu, właśnie to tutaj przed chwilą pan o tym mówił. Powiedzmy od razu, ale jako punkt wyjścia do naszej polityki, że stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej i polityka, którą będziemy podejmować, będzie wynikać z tych zasad. W związku z tym nie dziwcie się, że chcemy bronić życia. Nie dziwcie się, że będziemy bronić monogamicznej rodziny i przeciwstawiać się próbom uznania za rodzinę związków już nie tylko nie będących rodziną, ale wręcz zaprzeczających etyce, na jakiej rodzina jest oparta. Będziemy bronić wychowania w naszych szkołach, autorytetu rodziców w rodzinie i tak dalej. To trzeba powiedzieć od razu, bo tylko wtedy można zbudować modus vivendi. Ja pamiętam, co bardzo ładnie napisał 20 lat temu, dzisiaj do tego powinien wracać Konrad Szymański, minister do spraw europejskich w tym rządzie, że to, że w Polsce na przykład udało się wprowadzić prawo częściowo chroniące życie, to nie dlatego, że ktoś postulował częściową ochronę życia, tylko dlatego, że obrońcy życia bronili go i w sytuacji nacisku z drugiej strony załatwili przynajmniej tą część. I tylko w ten sposób, proklamując jasno zasadę, do której się odwołujemy, możemy uzyskiwać częściowe, choćby częściowe, pragmatyczne rozwiązania. Ale po to, żeby to robić skutecznie, trzeba powiedzieć bardzo jasno na początku. Stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej. To byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy teraz powiedzieli to w gronie tych państw, które będą mówić o tym, jak współpracę europejską sobie wyobrażamy. Nie ograniczajmy się do tego, czego do traktatów i tak się nie da wprowadzić, bo to wymaga zgody wszystkich. Ale my możemy przecież, Unia Europejska zna pojęcie współpracy wzmocnionej, współpracy grona państw, które oświadczają pozostałym państwom, że w jakimś zakresie będą prowadzić konkretne działania. Budujmy front obrony praw rodziny i pamiętajmy, Chorwaci, Słoweńcy, nie oglądajmy się tylko na oficjalną politykę. Chorwaci, Słoweńcy głosowali w większości w obronie naturalnego ustroju rodziny, mimo że żadna z wielkich partii politycznych nie zaangażowała się w tę sprawę.
Jeżeli chcemy, żeby politycy stawali po stronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, sami je proklamujmy. No i szukajmy sojuszników wszędzie. To my bądźmy jednoznaczni, my nie bądźmy częściowi. Natomiast przyjmujmy pomoc, nawet jak ktoś nam chce częściowo pomóc. Radio Maria, bardzo proszę. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze wszystkich. Teraz i zawsze. Ojca Grzegorza i Sarlacki. Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana posła. Wyraz szacunku dla pana posła, ponieważ pan poseł życiem swoim, pracą na przestrzeni lat udowodnił wierność zasadom, o których mówi. A ja chciałabym podsunąć takie argumenty do tego spotkania, które czeka pana posła. Pana droga, nasza droga, obnażać kłamstwo. Kłamstwo o tym, że to jest jawny powrót do komunizmu. Proszę spojrzeć, każdego dnia od wejścia głównego z Placu Luksemburskiego wszyscy wy, europarlamentarzyści, wchodzicie pod drzwi, na którym jest napis umieszczony, nazwisko Altiero Spinelli, Trotskista, autor manifestu z Ventotena. Czyli mamy już co? Antonio Gramsciego, Altiero Spinelliego. To nie byłoby może jeszcze takie niepokojące, choć znaczące, ale 22 sierpnia bieżącego roku miało miejsce spotkanie trójcy Merkel, Hollanda, Renziego na wyspie Ventotene. Symbolika miejsca spotkania jest znacząca. Właśnie ty na tej wyspie w więzieniu ten włoski komunista stworzył swój manifest. Manifest na rzecz wolnej Europy Zjednoczonej, Stanowskiego Grup. Zresztą komisarze unijni. Cóż to nam przypomina? To Lenin stworzył pojęcie komisarza ludowi, że przymiotnik się zmieni. Pan ma argumenty. Proszę obnażać kłamstwo. Powiedzieć, my nie wracamy do komunizmu, bo my Polacy mamy szczególne prawo, żeby obnażać całą lęgę tej ideologii, gdy doświadczeni przez tyle dziesiątków lat. Znamy to od poprzednich. My tego już nie chcemy i nie życzymy żadnemu narodowi. Dziękuję. Dziękujemy. Pani, ojcu. Czas w ogóle zdecydowanie potępić komunizm. Dobrze, że pani o tym mówi, bo on w gruncie rzeczy nie był nigdy w sposób właściwy potępiony. Ja jestem pod wrażeniem takiej książki, którą niedawno opublikowała Chantal Del Sol, jedna z najważniejszych myślicieli społecznych współczesnej Francji. Chodzi o taką książkę Nienawiść do rzeczywistości, gdzie ona pisze: potępiliśmy przemoc, nie potępiliśmy totalitaryzmu. Utopia totalitarna nie została potępiona. Ta utopia komunizmu zrodzona z nienawiści do religii, do ojczyzny i tradycji narodowej, do państwa obywatelskiego, do rodziny, do własności. Ta nienawiść do rzeczywistości, ona ciągle trwa i Chantal Del Sol pokazuje, że tak naprawdę ta pokusa wywrócenia świata zbudowanego na tych zasadach, naszego świata, ona jest cały czas aktualna. I tym bardziej należy potępić komunizm. Zbliża się 17 września. To jest dzień, który zawsze powinniśmy obchodzić międzynarodowo, pokazując, że agresja Związku Sowieckiego na Polskę, zresztą agresja oznaczająca współwywołanie II wojny światowej, bo tak naprawdę o tym, że działania, że II wojna światowa się rozpocznie, no zdecydowano ostatecznie 23 sierpnia, kiedy Ribbentrop i Mołotow w imieniu Stalina i Hitlera podpisali swój pakt. Ta agresja na Polskę, tak samo jak agresja sowiecka na Finlandię, na Rumunię, na Litwę, Łotwę,
Estonię. To były takie same kampanie II wojny światowej, agresje rozpoczynające wojnę, jak agresja Niemiec na Polskę, okupacja Danii czy agresja na Norwegię. O tym należy otwarcie mówić i o tym należy mówić razem, bo to nie chodzi o to, że Polska była krajem, który stracił niepodległość sam. My nie straciliśmy niepodległości sami. My pierwsi stawiliśmy czoła nazizmowi i komunizmowi. Nie poddaliśmy się Niemcom mimo ich sojuszu z Sowietami, mimo tego paktu z 23 sierpnia, który skonsternował cały świat, ale stawiliśmy czoła totalitaryzmowi w imię wartości uniwersalnych i chcemy o tym mówić wspólnie z innymi krajami, które doświadczyły tego samego. To spotkanie 16 września przywódców państw Europy Środkowej to będzie doskonała okazja, żeby o tym wspólnie powiedzieć. Z Rumunami, z Litwinami mamy tutaj te same doświadczenia i należy o tym bardzo wyraźnie mówić, powiem więcej. Należy mówić o tym tym głośniej, im bardziej, im z większym uporem klasa rządząca we współczesnej Europie o tym milczy. Radio Maria, proszę bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu Boże. I szczęść Boże Panu Europosłowi. Panie Europośle, powiedział Pan o tym, że Unia Europejska nie przestrzega przepisów. Osoba, która nie przestrzega przepisów...